Marmoladę na twardo jajka kroimy na pół. Żółtka przekładamy do miseczki. Drobno siekamy wędzonego na zimno łososia. Dodajemy go do żółtek. Dodajemy majonez. Doprawiamy solą oraz ostrą papryką. I dokładnie wszystko łączymy ze sobą. Przekładamy masę do rękawa cukierniczego. Wypełniamy nią białka. Dekorujemy oliwkami oraz kiełkami rzodkiewki. I gotowe! Smacznego!